Zanim kupisz Nowofundlanda. Te łagodne olbrzymy bardzo często są wybierane na psa do towarzystwa psa rodzinnego. Ale co warto wiedzieć zanim kupimy Nowofundlanda? Pierwsza i bardzo ważna sprawa to trzeba pamiętać o tym, że są to psy naprawdę duże. Suczki to 63-69 cm, 45-55 kg i to już jest pies duży, a psy są jeszcze większe. 69-74 cm i 60-70 kg. Więc dla wielu tak duży pies może stanowić przeszkodę. Do tego, jeśli to można powiedzieć futro, tak to już nazwijmy, jeszcze bardziej wyolbrzymia jego rozmiar, i naprawdę kiedy zobaczymy takiego psa, to wygląda jak duży niedźwiedź. Kolejną rzeczą, którą warto wiedzieć, zanim się zdecydujemy na Nowo to to, że to są psy bardzo łagodne i przyjazne. To jest naprawdę pies odznaczający się olbrzymią łagodnością i olbrzymią przyjaźnią do całego świata. Uwielbiają ludzi i bycie przy nas. Musimy pamiętać o tym, że choć troszkę samotności zniesie Nowofundland, to jednak są to psy, które uwielbiają ludzi i potrzebują dużo naszego czasu i uwagi. To nie są psy, które będą mogły przez bardzo długi czas i bardzo często pozostawać same. Ten olbrzym potrzebuje człowieka, potrzebuje być przy nas i tylko wtedy jest szczęśliwy. I to w stopniu o wiele większym potrzebuje tego naszego czasu, naszej uwagi, naszej obecności niż większość raz. Jeśli się mówi bardzo często, że inne psy potrzebują nas, ludzi, to jednak najczęściej ta obecność człowieka jest w mniejszym stopniu wymagana niż w przypadku Nowofundlanda. To do tego zapewnimy im to, że będą poznawać, obserwować ten świat dookoła nich. Co też jest bardzo ważne, a niestety wiele osób o tym zapomina. Zanim go kupisz, musisz pamiętać, że to nie będzie dobry stróż. On jest zbyt przyjaźnie nastawiony do ludzi, on zbyt optymistycznie podchodzi do ludzi, i nawet obcy człowiek nie będzie traktowany przez Nowofundlanda jako zagrożenie. Oczywiście, kiedy ktoś na przykład nas by zaatakował, to wtedy Nowofundland jest nie do zatrzymania. Ale pamiętajmy, że jako stróż to nie jest dobry wybór. Ten pies jest bardzo szybko zaprzyjaźniającym się z ludźmi psem, do tego naprawdę traktuje wszystkich ludzi bardzo przyjaźnie, co oczywiście czyni z niego bardzo słabego stróża. Zanim się na niego zdecydujesz, pamiętaj, że chociaż to jest bardzo fajny towarzysz do zabaw z dziećmi, że jest cierpliwy, wyrozumiały, te dzieci mu nie przeszkadzają, a wręcz odwrotnie, uwielbia zabawę z nimi, to jednak to jest pies duży, który nawet z machnięciem ogona może przewrócić dziecko. Więc jak zawsze powtarzam, zawsze zabawa pod opieką osoby dorosłej i obie strony muszą wiedzieć, jak się bawić. Ale jeszcze raz podkreślę, to potrafi być genialny towarzysz dla naszych dzieci. Zanim go kupisz, musisz pamiętać, że chociaż nie sprawia problemów z obcymi psami, nawet na zaczepki raczej nie reaguje i dopiero kiedy obcy pies, no inny pies po prostu go zaatakuje, to wtedy ten miś, pluszowy miś, staje się bardzo groźnym i właściwie nie do zatrzymania przeciwnikiem, to socjalizacja, jak zawsze, jest potrzebna. I niestety wiele osób, nie wiem, zapomina o tym, że nawet tak łagodny, tak przyjaźnie nastawiony do otoczenia pies jak Nowofundland, też potrzebuje tej socjalizacji, też potrzebuje zapoznania się z innymi zwierzętami, w tym na przykład z psami. Ponieważ tylko w takim wypadku te psy obce nie będą mu sprawiały Problemu, to raczej raczej, on nie będzie z nimi sprawiał problemu. Trzeba też pamiętać, że te psy kochają wodę. Bardzo mocno kochają wodę, więc jeśli masz możliwość, czy go szkolić w tej wodzie, czy zapewnić mu tą kontakt z tą wodą, to będzie to bardzo, bardzo szczęśliwy pies. Pamiętaj tylko, że ten Nowo może na przykład jakieś kałuży, rzece, jeziorkowi, stawowi. Cokolwiek, byle to była woda, może nie być w stanie się powstrzymać i nie przepuści takiej wspaniałej okazji. I po prostu będzie chciał tam wskoczyć. Do tego te psy troszkę brudzą, No chociaż jak się niekiedy posłucha właścicieli Nowofundlandów, to to troszkę zmienia troszkę znaczenie na bardzo. Ponieważ on lubi się ubrudzić, do tego lubi ubrudzić, ubłocić. Musisz pamiętać też, że niektóre z Nowofundlandów mają dosyć mocny instynkt łowiecki. I o ile te zwierzęta domowe, na przykład kot czy inne tego typu zwierzęta domowe, nie będą sprawiały mu problemu, ponieważ będzie je traktował jako swoich towarzyszy, o tyle obcy kot czy też jak ja, jakieś zwierzę w czasie spaceru, niestety może być potraktowane w bardzo negatywny sposób i po prostu Nowofundland może się za nim rzucić w pogoń. Więc na to też należy zwrócić uwagę. Zanim kupisz Nowo musisz wiedzieć, że to są psy bardzo inteligentne, chętne do nauki, naprawdę potrafiące być świetnymi uczniami, ale te psy bardzo źle znoszą monotonię i nudę. Nigdy nie możesz dopuścić do tego, żeby ten pies w czasie nauki i szkolenia się nudził, ponieważ po prostu przestanie się uczyć albo zacznie sprawiać problemy. Więc zero monotonii, zero nudy. Najlepiej, gdyby to szkolenie było. Takie dosyć intensywne, przerywane na odpoczynek, i zawsze, no ale to w przypadku każdego psa, motywacja, widzenie sensu w tej nauce jest czymś bardzo fajnym. I tutaj jeszcze raz wspomnę, warto, naprawdę warto uczyć tego psa na przykład jakieś prace w wodzie: nurkowania, wyciągania czegoś z wody, jeśli tylko masz możliwość i oczywiście będziesz się z tym czuł bezpiecznie, to Nowofundland będzie wtedy w prawdziwym raju. Zanim się na niego zdecydujesz, musisz też pamiętać, że pielęgnacja to coś, co w przypadku Nowofundlandów nie jest takie proste. Dosyć, że ta powierzchnia, jaką musimy po prostu ogarnąć, jest duża, do tego musimy to robić dosyć często. I naprawdę Nowofundland, jeśli chodzi o pielęgnację, może niektórym sprawiać trochę problemów może im się wydawać, że tego czasu, jaki muszą poświęcić na tą pielęgnację, jest bardzo dużo ale warto to robić. Ponieważ to nie tylko jego wspaniały wygląd wtedy jest jeszcze fajniejszy, ale to przekłada się też na jego zdrowie. A jeśli chodzi o zdrowie, to oczywiście nie ma tych jakichś większych problemów, tylko problemy raz dużych psów. No i jak zawsze, pamiętaj, opieka weterynaryjna i obserwuj psa. Zanim się na niego zdecydujesz, musisz też pamiętać, że jednak jego utrzymanie jest dosyć kosztowne. To jest duży pies, lubiący jeść, potrzebujący Opieki weterynaryjnej, to jak każdy pies potrzebujący czasu i niektórych rzeczy do pielęgnacji, i musisz sobie zdawać sprawę, że Nowofundland, utrzymanie Nowofundlanda, jednak będzie znacząco droższe niż innych małych psów. Co oczywiste, ale niestety wiele osób zapomina, że chociaż ten Nowofundland będzie np. 10-15 razy cięższy od innego psa, to nie zje te 10-15 razy więcej, tylko kilka razy więcej. Ale jednak w takim domowym budżecie może to już być odczuwalne. Więc tak, podsumowując. Zanim kupisz Nowofundlanda, pamiętaj, że choć może się wydawać, że to jest pies prawie idealny dla wszystkich, w rzeczywistości jest to pies, który potrzebuje opiekuna, opiekunów, którzy zapewnią mu sporo swojego czasu, sporo swojej uwagi, i tylko wówczas Nowofundland będzie psem szczęśliwym. Ale kiedy, jeśli masz czas, żeby zapewnić te wszystkie rzeczy swojemu psu, Wtedy Nowo Funland będzie genialnym, świetnym wyborem. Psem naprawdę odznaczającym się, świetnym charakterem, świetnym zachowaniem i psem nie sprawiającym problemów. Zapraszam oczywiście na inne materiały, gdzie mówię o, o Nowo Funlandzie. Zapraszam ogólnie na wszystkie materiały, zapraszam do zasubskrybowania, naciśnięcia dzwoneczka. Opublikuj, poleć, pokaż znajomym tak, żeby ten materiał i inne materiały mogły być oglądane częściej. Zapraszam też na moje inne kanały, wszystkie linki w opisie. A na dzisiaj dziękuję i zapraszam ponownie.